Cześć dziewczyny, dzisiaj tak niestandardowo zaczniemy sobie od makijażu oka. I na pierwszy strzał idzie baza. Jest to kamuflaż, najnowszy kamuflaż z Glazel, który prezentowałam w ostatnim Shiny Boxie. Właśnie od niedawna używam go jako bazę. Jak widzicie, nakłada się on w dosyć taki łatwy, prosty, kremowy sposób. I najważniejsze jest to, że cienie się później bardzo fajnie trzymają na tej bazie. Porządnie ją rozcieram. Wklepuję. I przechodzę do zmatowienia miejsca pod łukiem brwiowym, czyli można powiedzieć taki oczekiwany standard, jeżeli chodzi o moje makijaże. Porządnie gruntuję to miejsce, po to, żeby później nakładane cienie fajnie się blendowały i w żaden sposób nie wchodziły właśnie w miejsce pod łukiem brwiowym, ponieważ tam nie chcemy mieć żadnych kolorów. Za wyjątkiem oczywiście koloru cielistego. Następnie wyczesuję sobie brwi. I to będzie kolejny krok, który wykonam. Będą to właśnie brwi. Wyczesuję je z nadmiaru produktu. I przechodzę do wyrysowania tych brwi. Może wyrysowanie jest to złe słowo. Do podkreślenia tych brwi pędzelkiem z Zoewy w numerze 322 Browline oraz po prostu cieniem. Jest to cień z paletki The Nudes od Maybelline. I on jest w takim fajnym, chłodnym kolorze i właśnie ostatnio się przerzuciłam z Permanent Taupe na ten właśnie cień. Nie wiem, czy podoba Wam się taki efekt, ale mam nadzieję, że w końcowej fazie makijażu zobaczycie, jak fajnie ten cień wpasowuje się w resztę. No i przechodzimy do cieni na powiekę. W pierwszej kolejności nakładam w zewnętrzny kącik taki czekoladowy cień i nakładam go płaskim pędzelkiem, wklepując. Idealnie przykleja się do bazy. Od razu też wybija się pigment, jak możecie zauważyć. I przechodzę do roztarcia granicy. I robię to pędzelkiem od Sunshine Minerals. Jest to pędzelek do rozcierania. O, coś mi tutaj wleciało na powiekę ruchomo. Jak widzicie, ruchy, które wykonuję, nie są gwałtowne, są bardzo delikatne. Właśnie dzięki temu uzyskujemy bardzo fajny efekt roztarcia cieni. Upewniam się, czy wszystko jest w porządku. I przechodzę do nałożenia kolejnego cienia. Jest to cień z My Secret w kolorze takim właśnie koralowym, jak możecie widzieć. I to będzie kolor taki właśnie przejściowy dla tych cieni, który będzie opatulał niejako ten brąz. I następnie kładę znowu kamuflaż, który wcześniej kładłam jako bazę. Wklepuję go płaskim pędzelkiem syntetycznym. Posłuży mi on jako taka baza pod pigment, który za chwileczkę będziemy kłaść. Staram się w miarę precyzyjnie to zrobić, żeby nie wjechać na brąz i na koral, który wcześniej nałożyłam. I delikatnymi ruchami, jak możecie widzieć, i płaskim, syntetycznym pędzelkiem wklepuję pigment. Najpierw jedną warstwę, tak aby porządnie się przytwierdziła do wcześniej nałożonego kamuflaża. Później warstwę kolejną i staram się precyzyjnie zaaplikować to tak, aby znajdowało się tylko i wyłącznie na obszarze powieki ruchomej. Teraz podkreślam linię wodną cielistą kredką. Jest to bardzo ważne, aby oko nabrało takiego efektu świeżego, wypoczętego. No i teraz delikatnie, bardzo niewidocznie zagęszczam linię rzęs. Robię to cieniem również z paletki od The Nudes od Maybelline i robię to pędzelkiem skośnym z Essence. Mam teraz tak na dowód tego, że ja naprawdę nie mam na tej twarzy nie wiadomo czego, to ja chcę przy Was nałożyć tą pompkę podkładu, bo teraz nakładać podkład L'Oreal Infallible w kolorze
0,40, to jest kolor Golden Beige. Będę go nakładać beauty blenderem i nakładam przy Was tą pompkę, którą ja używam później do tego, żeby nałożyć ją na całą twarz, naprawdę, bo bardzo często i bardzo też na żywo się spotykam z tym, że właśnie ile Ty tego masz i w ogóle, że przecież to jest niemożliwe, żeby mieć tak ładnie to wszystko skryte, jak jest tak mało podkładu. No i okazuje się, że po prostu jak podkład jest dobrze nałożony, jak jest fajnie wklepany, na przykład właśnie beauty blenderem, to naprawdę tego po prostu nie trzeba dużo, a efekt jest fajny. Ja na przykład na czoło daję bardzo mało podkładu ze względu na to, że po prostu ja później nie lubię w ciągu dnia tego efektu, jak widzę, jak tutaj ta strefa T się przetłuszcza, co zaczyna, i nie lubię tego, jak później po prostu się robi z tego taka kluska. Więc ja na przykład nie potrzebuję, nie mam tutaj jakiejś niedoskonałości na czole, więc ja po prostu sobie tylko po prostu rozcieram sobie ten podkład na czole po prostu po to, żeby wyrównać bardziej ten koloryt, niż żeby cokolwiek tam kryć. A krycie największe zawsze muszę mieć po prostu tutaj, w obszarach przy linii żuchwy, ze względu na to, że po prostu tam mam najwięcej różnych niedoskonałości i tyle. I tutaj już nie mam tego podkładu na dłoni. Po prostu wklepuję to, co mi zostaje na gąbce. I tyle, moi drodzy, i tyle. I naprawdę od razu, nie wiem, czy wy to widzicie w tej kamerze, ale ja na przykład w lusterku od razu widzę, że też jeszcze trochę przejeżdżam po uszach, żeby nie były takie, jak są jakieś zaczerwienione czy coś. Jak macie dobrze dobrany podkład, to w ogóle nie musicie już przejeżdżać po szyi. Ja po prostu mam taki odruch, ale ja mam idealnie dobrany kolor i ja po prostu w ogóle nie muszę łączyć twarzy z szyją. Wklepuję sobie jeszcze później porządnie to, żeby po prostu ten efekt uzyskać taki jak najnaturalniejszy. I rozświetlam całą tą okolicę, tak jak przy konturowaniu twarzy. Również czubek nosa. Na brodę i na łuk widyna. Część twarzy, jak wygląda, gdzie jest tylko na razie dopiero bronzer, i tą część twarzy, gdzie nie ma w ogóle bronzera. Ta część twarzy jest taka bardziej pucłkowata. Oczywiście nie mówię tutaj, że mam grubą twarz, nie mam z tym problemu, natomiast po prostu jest bardziej pucłkowata, jest taka bardziej bez wyrazu, a ta część, gdzie mamy właśnie wykonturowaną tą twarz, gdzie mam, też jak widzicie, to są wszystko mega delikatne ruchy, to nie są takie, wiecie, szybko, tu. Nie, wiecie co, powiem Wam, jak nie macie czasu na takie rzeczy, to oszczędźcie. Oszczędźcie i nie róbcie tego po prostu. Naprawdę nie będziecie wyglądały źle, kiedy tego nie zrobicie, ale będziecie wyglądały źle, jak to zrobicie byle jak.
teraz zastanawiałam się, co z ustami zrobić, bo do wyboru miałam farbkę od Sleek Paint Pot w kolorze Peachy Keen. Jest taki piękny, wakacyjny. I druga pomadka, taka bardziej nude, z Lip Liquid Lipstick Millionaire Intense Color od Miss Sporty w kolorze Lucky Me. No i moje drogie, nie mam pojęcia, jakiego wyboru dokonać, ale myślę, że dokonam tego wyboru, bo jest taki bardziej... Boję się trochę, czy czasem się nie będzie za bardzo wybijał. Patrzcie teraz, jaki to jest mocny kolor. No i co dziewczyny, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Jeżeli Wam się spodobał, to proszę o klikanie kciuków w górę. Wszystkie informacje dotyczące produktów, których użyłam, oraz pędzli, oraz akcesoriów znajdziecie w opisie pod tym filmem na YouTubie. Dziś już Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was do następnego odcinka. Pa!